Bliżej, bliżej, proszę. Stój, stój. O. No proszę. Krwi. Nie rób tego! Nie wiesz, w co się wtrącasz, asasynie. Oszczędzę ci tylko po to, byś mógł doręczyć wiadomość swemu mistrzowi. Ani on, ani jego ludzie nie zdobędą Ziemi Świętej. Powinien uciekać, póki jeszcze ma szansę. Jeśli zostanie, zginiecie wszyscy. A co sobie nagrabił, czy nie? Do broni! Zabić asasynów! Ekstra. No to... Altair, masz przekichane, zdrowo przechlapane. Ale trudno, skoro jest się takim, jakim jest, no to co się poradzi. Gra Assassin's Creed 1 jest totalnym sandboxem, co znaczy, że możemy robić co się nam żywnie podoba, znaczy w sensie ograniczonym oczywiście, bo możemy na przykład rozwiązywać misje kiedy chcemy. Oczywiście nie wszystkie, ale to jest główna część tego, że możemy różne misje wtedy wykonywać. Możemy się wspinać na różne wieżowce, Jezu, co ja gadam, na podwyższenia. Przeskakiwanie fragmentów pamięci do późniejszego wydarzenia. O, jesteśmy. Altairze, wróciłeś! Rauf. Dobrze cię widzieć. Ufam, że misja się powiodła. Czy mistrz jest w wieży? Tak. Jak zwykle zaczytany. Na pewno się ciebie spodziewa. Oj, to będzie miał złe... Pokój z tobą, Altairze. I z tobą. No, ale jak słychać, Altair nie jest jakoś specjalny w głosie zadowolony. Oj, nie to chciałem. Jak to się... Nie, tutaj z nikim nie można było rozmawiać. Mapa. Jest jakaś mapa? O, na tabie. W wielu grach jest na tabie mapa. O matko, co ja mam? O, dobra, prawie się zaznacza. No to będziemy iść do Al Mualima. O matko, jak ja dawno nie grałem. A jest, proszę państwa, 22. Więc od chwili do chwili można mi się ziewnąć. I teraz tak, musimy iść do tego Al Mualima, tylko kurczę, jak to mogło być? Gdzie to mogło być? Znaczy, jaka to może być droga? O, pójdę na skróty. No tak wygląda... O Jezu, nie wiem, czy to jest Masjaf? Chyba tak. O, tak, Masjaf. To jest... Masjaf. Jesteśmy w Masjafie. Ogólnie... w tej fabule jedynki akcja toczy się... na Ziemi Świętej, czyli Jerozolima, Akka, Masjaf i ogólnie tej kraje. Miasta. O, widzę już. Grafika jest tutaj po prostu przepiękna, jak na 2008 rok, to powiem wam miodzio. Ekstra. Nie będę się tutaj rozgadywać. Powiem tylko, że bardzo Grafika jest bardzo przyjemna dla oka. A, nareszcie powrócił. Abbas. Gdzie są pozostali? Ty zajeździłeś Rumaka w nadziei, że dotrzesz tu pierwszy? Wiem, że nie cierpisz dzielić się chwałą. Twoje milczenie to tylko potwierdza. Czy nie masz nic lepszego do roboty? Mam dla ciebie wieści od mistrza. Czeka na ciebie w bibliotece. Pośpiesz się. Z pewnością nie możesz się wprost doczekać, żeby dotknąć językiem jego buta. Jeszcze słowo i poderżnę ci gardło. Będzie na to mnóstwo czasu później, bracie. No jak można wywnioskować, reszta braci jakoś specjalnie nas nie darzy sympatią. I powiem wam, wcale się nie dziwię. Uwierzcie mi, że Altair potrafi być taki w gadce, że... no aż prosi się, żeby go czasem nie lubić. W każdym razie idziemy do Al Mualima. Mistrz już czeka. Wiem. Słyszałem już. Czemu się nie mogę ruszyć? O. Altairze, mistrzu, podejdź. Opowiedz mi o swojej misji. Ufam, że odzyskałeś skarb Templariuszy. Były kłopoty, mistrzu. Robert de Sable nie był sam. Od kiedy nasza praca wygląda tak, jak się spodziewałem? To nasza zdolność dostosowania do sytuacji, czyli nas tymi, kim jesteśmy. Tym razem to nie wystarczyło. Jak to? Zawiodłem cię. Skarb? Przepadł. A Robert? Uciekł. Wysyłam ciebie, swojego najlepszego człowieka, na misję ważniejszą niż jakakolwiek inna. A ty przychodzisz do mnie z przeprosinami i wymówkami? O no. Ja... Nic, ani słowa więcej. Nie bądź taki... Nie tego się spodziewałem. Musimy przygotować kolejną operację. Przysięgam, że go znajdę. Pójdę i... Nie, nic nie zrobisz. Zrobiłeś już dość. Gdzie są Malik i Gadar? Nie żyją. Nie! Nie w całkiem. Malik. Wciąż jednak żyje! A twój brat? Zginął. Przez ciebie! Robert wyrzucił mnie z komnaty. Nie było odwrotu. Nie mogłem nic zrobić. Bo nie usłuchałeś mojego ostrzeżenia! Mogliśmy tego uniknąć! A mój brat... Mój brat byłby teraz z nami! Twoja arogancja niemal nie kosztowała nas dziś zwycięstwa. Niemal? Mam to, czego twój protegowany nie zdołał zdobyć. Proszę. Bierz. Chociaż zdaje się, że przyniosłem ze sobą nie tylko skarb. Mistrzu, zostaliśmy zaatakowani! Robert de Sable oblega wioskę! A więc szuka bitwy. Dobrze, nie odmówię mu jej. Idź, niż zawiadą wszystkich. Musimy przygotować fortecę. A co do ciebie, Altairze, nasza rozmowa będzie musiała poczekać. Ruszaj do wioski, prędko. Pozbądź się najeźdźców. Przepędź ich z naszego domu. Zrobię to. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Okej, wybieramy może mieczyk. A jeszcze nie mogę. Muszę się wybrać dalej. No. O, no chyba... Altairze, dobrze, że jesteś. Potrzebujemy pomocy. Co się stało? Templariusze zaatakowali wioskę. Większość ludzi uciekła. Nie wszyscy. Co mam zrobić? Odwróć uwagę Templariuszy. Zajmij ich czymś, a ja uratuję tych, którzy są uwięzieni w środku. Jak sobie życzysz. Okej. O, możemy już wygrać. Okej. No, jak to mogę? Mam mamy jakiegoś żadnego. Gdzie oni są? O, tutaj. Wyruchać robi! Tam jest! O Jezu, chyba kogoś trafiłem. Ale. No trochę trudno będzie. Okej, kto jeszcze? Oj, no, proszę, no. No, czekaj. Niektóre rzeczy z tej gry pamiętam, bo na przykład pamiętam kontrę. Włączyłem krew, nie ma krwi. Ja w takich grach raczej nie lubię krwi. Trochę życia straciliśmy. Proszę! Coś jeszcze mogę zrobić? Co to jest? Zadanie. I teraz co ja mam zrobić? Mam iść robić zadanie, czy porozmawiać z tym? Zaczekaj, zaczekajcie, może jeszcze oni są na dole. To koniec twojego życia! Nie ucieknie tak łatwo! Poddaj się! Mam może jakieś mniejsze ostrze? Chyba nie. Mamy tak, mamy małe sztyleciki, mamy ukryte ostrze i mamy zwykły miecz, ale... Bo w dwójce pamiętam były takie małe sztyleciki. Znaczy mały sztylet taki. Można to tak nazwać. O! Da się go tak zabić? O! Da się. Biegniemy dalej. Ile nam czasu minęło w ogóle? 32 minuty, tutaj tekst 5 to... Zaprzestać ataku! Wracać do Masjafu! To rozkaz Al Mualima! Spoko. Skoro rozkaz, to rozkaz. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Altairze, chodź! Al Mualim jeszcze z nami nie skończył. Gdzie idziemy? Tam na górę. Mamy dla gości niespodziankę. Rób to, co ja. Wszystko powinno się wkrótce wyjaśnić. Skąd tak mówisz? W ogóle chcę usunąć ten znacznik. Nie wiem. O, dobra, usunąłem. Przeszkadzał trochę. A co oni planują? Stań na tamtej platformie, Altairze. O, nie mogę biegać. Heretyk! Oddaj wszystko, co mi ukradłeś! Nie masz do tego prawa, Robercie. Odejdź stąd, nie będę musiał jeszcze bardziej przerzeźć szeregi twoich żołnierzy. Bawisz się w niebezpieczną grę! Zapewniam cię, to żadna gra. Niech tak będzie! Przyprowadzić zakładnika! Elma konia. Twoja wioska leży w gruzach, a wasze zapasy niedługo się skończą. Ile trzeba, żeby twoja forteca rozpadła się od środka? Jak bardzo posłuszni będą twoi ludzie, kiedy wyschną studnie i nie będą mieli co jeść! Moi ludzie nie boją się śmierci, Robercie. Oczekują jej oraz nagród, jakie niesie. Dobrze! Będą jej więc mieli pod dostatkiem! Za mną, bez wahania. Pokażcie temu głupiemu rycerzowi, co to znaczy nie czuć strachu. Idźcie do Boga! O, i teraz mamy przepiękny motyw z tej gry, czyli jak widać skok wiary. Proszę, skaczemy do siana. Moja noga! Moja noga! Ciszej, bo usłyszą nas templariusze. O, to musi być cholerny ból. Zostanę z tyłu i zajmę się nim. Będziesz musiał iść dalej bez nas. Po tych belkach dojdziesz do pułapki, którą zastawiliśmy. Uruchom ją i sprowadź śmierć na naszych wrogów. Dobrze. Nie ma problemu. No to się oni zdziwią. Oj! Oj. Głupio by było teraz ginąć, nie? Dziwnie by to było. Skakać po belkach. Ulala. Nie dziwcie się, to jest normalka. Spinanie się po takich wysokościach. To jest całkowicie normalne. Nie, ja bym się już zesrał ze strachu. Ja mam lęk wysokości jeszcze. Masakra. Wiecie, jaki to jest ból czasami? Może nie taki zaawansowany, bo mieszkam na 4. piętrze i jakoś wytrzymuję. Ale na przykład... nie wiem. Na takich wieżowcach albo coś takiego, gdzie nie widzę barierek. Albo coś takiego, to mówię wam, masakra. Co tutaj możemy zrobić? O! Dobra. Wycofać się! Wycofać! Odbijamy pamięć do późniejszego wydarzenia. Dobrze zrobiłeś, przepędzając Roberta. Jego siła została złamana. Sporo czasu płynie, zanim znów zacznie nas niepokoić. Powiedz mi, czy wiesz, dlaczego ci się udało? Słuchałeś? Gdybyś także słuchał w świątyni Salomona, Altairze, moglibyśmy tego wszystkiego uniknąć. Zrobiłem to, o co mnie proszono. Nie, zrobiłeś co chciałeś. Malik mówił mi o twojej arogancji, o twoim braku szacunku dla naszych zwyczajów. Co robisz? Są pewne zasady. Jesteśmy niczym, jeśli nie przestrzegamy kodeksu asasyna. 3 proste reguły, o których zdajesz się zapominać. Przypomnę ci. Pierwsza i najważniejsza. Powstrzymaj swe ostrze. Nim trafi w ciało niewinnego. Wiem. I powstrzymaj swój język. Chyba że dam ci pozwolenie, żeby go używać. Skoro tak świetnie znasz tę zasadę, czemu zabiłeś starca w świątyni? Był niewinny. Nie musiał umierać. Twoja bezczelność nie zna granic. Naucz swoje serce pokory, dziecko, albo przysięgam, że wyrwę ci je własnymi rękami. Druga reguła to ta, której zawdzięczamy swoją siłę. Chowaj się w widocznym miejscu. Staraj się ukrywać wśród ludzi, aż wtopisz się w tłum. Pamiętasz, bo z tego, co słyszę, wolisz się ujawnić i zwracasz na siebie uwagę, zanim zaatakujesz. Trzecia i ostatnia zasada. To jest takie proste. Najgorsza z twoich zdrad. Nigdy nie narażaj na szwank bractwa. To powinno być dla ciebie oczywiste. Twoje działania nigdy nie mogą nam szkodzić. Pośrednio czy bezpośrednio. Ale twoje egoistyczne zachowanie pod Jerozolimą naraziło nas na niebezpieczeństwo. Co gorsza, przyprowadziłeś wroga do naszego domu. Każdego człowieka, który dziś zginął, straciliśmy przez ciebie. Przykro mi. Naprawdę. Ale nie będę tolerować zdrajców. Nie jestem zdrajcą. twoje działania wskazują na coś zupełnie innego. Nie mam więc wyboru. Pokój z tobą, Altairze. Przystosowuje się o wiele lepiej niż pozostałe obiekty. I tak zamierzam go wycofać. Był w środku zdecydowanie za długo. Jeszcze nie! Wciąż jesteśmy zbyt daleko od celu. Nie możemy ryzykować. Godzinka lub dwie nie robią różnicy. Może omówimy to w sali konferencyjnej. Pozwól Desmondowi rozprostować nieco nogi. Naprawdę nie uważam, żeby było konieczne. Warren, proszę cię. Dobrze. Już nie zrzędź. Daj Desmondowi odpocząć. To będzie dobry moment, żeby skończyć w końcu. No. Także co, ja się będę z wami żegnać. Tylko jeszcze zobaczę, co tu jest. Nic nie słychać. No to tak. To było na tyle. To było wszystko na tyle. Ja się z wami żegnam. Jeżeli się podobało, to bardzo by mnie zadowoliła łapka w górę. Oczywiście zapraszam do kolejnych odcinków, do oglądania kolejnych odcinków, jeżeli was to zainteresowało. Wszelkie uwagi dotyczące nagrywania albo mowy proszę pisać w komentarzach, bardzo by mi się to przydało. Naprawdę zwracać mi uwagę, jeżeli coś, jakieś błędy robię, albo ogólnie. Dobra, walej już głupoty, jest 22 i już będę kończyć. Także do usłyszenia w kolejnych odcinkach, cześć!